Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej serii Zapytaj Eksperta. Tym razem z tajemniczego, zagubionego w warmińskiej puszczy jeziorka, które podobno jest pełne wielkich szczupaków. Co niechybnie sprawdzimy już niedługo z kolegą. Przechodzę do pytań. Pan Przemysław, witam. Jakich najczęściej używa pan woblerów salmo do łowienia metodą trollingu na szczupaki? Tak jak już kiedyś wspominałem, wszystkie dokładnie przynęty salmo nadają się do łowienia metodą trollingu, no ale kilka jest rzeczywiście takich klasycznych i takich, które lepiej nieco działają od innych. Ja największego szczupaka w ogóle, najdłuższego w życiu, złowiłem metodą trollingu na wobler pod tytułem Salmo Pike 16 Floating. On nurkuje na głębokość około 5 metrów i rzeczywiście w większości miejsc, na większości naszych łowisk, jezior, to jest taka głębokość optymalna, jeśli chodzi o szukanie szczupaków właśnie w trollingu. To jest krawędź przeważnie litoralu i tam często można złowić duże ryby. I dlatego przynęty, które nurkują na taką głębokość, są zwykle najlepsze. Tutaj bym wymienił też percza, 12 i 14. Łowiłem właściwie na wszystkie przynęty, taka praca, więc próbowałem wszystkich naszych przynęt w trollingu. I na przykład egzekutory fajnie też działają, 12. Łowiłem na łaki, na łakiego, raczej na 15 z dociążeniem i bez dociążenia. Łowiłem na skinera 20 ze 100-gramowym dociążeniem. Także jeśli dobrze to przygotować, ten zestaw, to właściwie wszystkie przynęty nadają się na każdą prawie okazję, jeśli chodzi o głębokość od 3 metrów w dół. Także polecam zerknąć na wskazania, które są na te dane, które są na każdym pudełku. Tam jest głębokość nurkowania i na pewno coś pan wybierze na swoje łowisko. Pan Piotrek. Czy slider 14 będzie w ofercie i czy 16 będzie w wersji pływającej? 16 to jest, tak jak już mówiłem, wersja limitowana. Myślę, że w przyszłym roku z okazji 30-lecia salmo będzie wznowienie tej serii w 3 nowych kolorach. Wątpię, żeby pojawiła się 14, ale jeśli chodzi o mnie, to będę za tym, żeby jak najwięcej dużych przynęt było cały czas w produkcji, w ofercie salmo. Pan Artur, dlaczego slider 16 jest tak trudno dostępny? No właśnie, dlatego, że została zrobiona tylko limitowana, krótka seria, 3 kolory, parę tysięcy sztuk w sumie na cały świat, więc to naprawdę nie jest dużo. Pełniły swoją rolę, podtrzymują image salmo jako firmy, która robi świetne przynęty na duże szczupaki, no ale ja bym był za tym, żeby oczywiście kontynuować tą serię, mam nadzieję, że to się uda. Pan Emil, czy jest szansa na Horneta 6 i 9 płytko schodzącego? Były takie plany rzeczywiście, głównie pod kątem rynku basowego w USA, bo to jest rynek, który jakby wyznacza nam kierunki. No, najlepszy rynek na świecie dla wszystkich producentów woblerów, więc mam nadzieję, że was to nie szokuje i nie dziwi. Teraz po tym, jak dołączyliśmy do wielkiej grupy Luz, firmy amerykańskiej, która kupiła Foxa w zeszłym roku. Nie wiem, jak będzie, bo tam trwają dyskusje, jak wyznaczyć, jaką strategię wyznaczyć dla firmy Salon na przyszłe lata. Raczej będziemy robić przynęty szczupakowe na rynek europejski, ponieważ oni mają, jak wiecie, w swoim portfolio brand, który się nazywa Strike King, i tam są rzeczywiście dobre, sprawdzone przynęty basowe. Więc tutaj jest kwestia strategii. Więc myślę, że ten Hornet 6 i 9 Shallow Runner będzie ciężko przeforsować. Teraz tak, pan Przemysław, w jakim kierunku pójdzie firma Salmo? Czy będzie więcej tworzyć przynęt na szczupaki, czy równo pod wszystkie gatunki, tak jak poprzednio? Tak jak wcześniej powiedziałem, raczej będziemy się rozwijać w kierunku małych przynęt, bo to w Europie jakby jest główna część naszej sprzedaży, małe i średnie przynęty. I nie wiem, czy zadowolimy łowców szczupaków, bo nadal twierdzę, że na te wielkie szczupaki najlepsze są duże przynęty. Ale cóż, takie są prawa rynku. Będę próbował przeforsować parę pomysłów z dużymi przynętami. Mam nadzieję, że mi się uda. Pan Piotr, które woblery na średnią rzekę? To zależy, co łowimy. Bardziej tak bym powiedział. Jeśli mamy rzekę nawet średnią, gdzie są duże szczupaki, to raczej bym w tym kierunku szedł, że wybierałbym pod
te duże szczupaki przynęte, czyli znowu duże, nie bać się dużych jerków, nawet slidery czy sweepery. Jeśli rzeka nie jest zbyt szybka, to spokojnie można łowić na te same przynęty, na które łowimy skutecznie na jeziorze. Natomiast jeśli mówimy o rzekach płytszych, trochę o szybszym uciągu, jeśli mówimy o kleniach, o pstrągach, no to oczywiście to zupełnie inna para kaloszy, zupełnie inne przynęty, zupełnie inne zestawy wchodzą w rachubę. Jeśli przypuszczam, że panu chodzi o szczupaki, więc i wyczuwam, że tutaj nie ma zbyt wielkiego doświadczenia, więc myślę, że średnie woblery poleciłbym na przykład takie modele jak Perch 8. Sugeruję spróbować poeksperymentować ze sliderem 10 albo 7. Fajnie można nim rzucić, fajnie można się szybko nauczyć nim pracować. I tam, gdzie ludzie łowią wyłącznie na woblery, czyli klasyczne przynęty ze sterem, często taki właśnie slider potrafi zrobić dobrą robotę. Czy pan Przemysław pyta, czy w najbliższych latach powstaną nowe jerki Salmo? Mam nadzieję, że powstaną. Będę w tą stronę działał i mamy parę fajnych prototypów, także mam nadzieję, że one wejdą do produkcji. Pan Krystian, kiedy Hornet, kiedy pojawi się Hornet większy niż 9? Być może, ponieważ Hornet 9, jak wiecie, był zrobiony pod Suma. Była to przynęta, która powstała na skutek czy w wyniku sugestii naszych testerów z Węgier głównie. Tam bardzo dobrze sprawdzały się hornety na sumy szóstki, więc zrobiliśmy 9, która jest zrobiona specjalnie przygotowana do łowienia sumów. Jest bardzo mocną konstrukcją, ma wystarczająco mocne kółka i kotwice, że jest to właściwie unikat na rynku w tym momencie. To jest przynęta, którą można wyjąć z pudełka, niczego nie zmieniając, można łowić ogromne sumy dowolnej wielkości. Czy większy będzie hornet niż 9? Mam nadzieję, że tak, jest taki prototyp, jest, było to w planach, ale znowu pod kątem bardziej rynku basowego, bo to są większe ilości potencjalnie w przyszłości. Natomiast tutaj połączenie basów i suma moim zdaniem brzmi dość ciekawie, zwłaszcza, że na 9 też było trochę złowionych dużych szczupaków w Europie. I mam nadzieję, że uda się tą konstrukcję też wprowadzić do produkcji. Pan Łukasz. Dowiedziałbym się chętnie, dlaczego Salmo produkuje przynęty tylko do 16 cm. Czy chodzi tu o aspekt biznesowy? Czy uważacie, że takie wielkości są wystarczające przy połowie szczupaków? Wiem, że pan Piotr w swoim życiu złowił masę potężnych ryb. Dlaczego na przykład sweeper nie wyszedł w większych rozmiarach? Względy wagowe czy jakieś inne? No to kilka zagadnień jest tutaj w tym pytaniu. Rzeczywiście, tak jak mówiłem już wiele razy, kryterium podstawowe, którym się kierujemy, wybierając te czy inne modele do produkcji lub rezygnując z produkcji pewnych modeli, to jest to, co się dzieje w tych słynnych tabelkach Excela, czyli jeśli sprzedaż jest niewystarczająca danego modelu, wtedy koszt produkcji jego rośnie i trzeba go wycofać, więc jakby on sam siebie zabija trochę. Dlatego też sporo tych dużych modeli wycofaliśmy. Drugi aspekt to jest taki, że rzeczywiście, jeśli sweepera byśmy zrobili powiedzmy 20 cm, on by był taki ciężki, że sprzedaż jego by była naprawdę znikoma, bo niewielu wędkarzy nadal w Europie, mimo że ta oferta wielkich przynęt się powiększyła dość mocno w porównaniu z tym, co było 10 lat temu chociażby, to nadal jest to, zapewniam was, nawet w przypadku tych firm, które znacie, które robią i szczycą się tymi wielkimi przynętami, to jest kwant. Naprawdę to jest, moim zdaniem, to jest kwestia procenta sprzedaży. Więc to jakby jest bardziej strategia, taka ruch taki strategiczny niż ekonomiczny. One są bardzo drogie w produkcji i mało się ich sprzedaje. No tutaj kapitalizm rządzi niestety i nie ma co specjalnie wchodzić w kwestie ideologiczne. Pan Tomasz. Czy do kleniowych klasyków Hornet, Tiny, Lilbagów w niedługim czasie dołączy jakiś nowy model? Mam na myśli wielkość 2,5-4 cm. Myślę, że tak. Mamy teraz Ratlina 3,5 i 4,5 w wersji shallow. To jest kierunek, który jest dość bezpieczny, jeśli chodzi o sprzedaż, bo Hornet i podobne te woblery do Horneta, myślę, że będziemy w tym kierunku szli. Z tego, co widzę, jakie są decyzje zarządu Salmo, myślę, że jest szansa, że będą pojawiały się przynęty niewielkiej wielkości, czyli takie, które z powodzeniem będą działały na klenie.
Pan Łukasz, mam nadzieję, że to tylko plotki, ale czy prawda, że Fox Rage myśli nad wycofaniem z produkcji salmon wszystkich woblerów powyżej 12 cm? Niestety to prawda, ubolewam nad tym. Na razie ta produkcja tych przynęt powyżej 12 cm jest wstrzymana. Dlatego jak ktoś lubi i ma ulubione modele salmo powyżej 12 cm, no to sugeruję zaopatrzyć się, bo jeszcze ich trochę jest na rynku, a za chwilę nie będzie. Pan Marek, czy nowy model jest najpierw strugany w drewnie, czy od razu seria plastikowa? I czy może będzie jakaś mini seria woblerów drewnianych? Więc znowu polecam wszystkim zainteresowanym jakby procedurą wdrożenia, pojawiania się, czy historią od pomysłu do wdrożenia. Taki film, który się nazywa Freediver Story, łatwo go znajdziecie na YouTubie. Jakiś czas temu go zrobiłem i tam jest pokazane od pomysłu do wdrożenia, co czasami trwa rok, a czasami kilka lat, w zależności od stopnia skomplikowania danego projektu. Projekt ja strugam ręcznie z pianki, kiedyś robiłem prototypy z drewna lipowego. Są takie twarde pianki na rynku, które są dużo lepsze, bo nie mają sęków, nie mają włókien. Także te pianki używam do stworzenia takiej matki. One są później skanowane. Z tego jest robiona forma. Czy to wtryskowa, czy taka, którą się zalewa pianką. W ten sposób powstają pierwsze prototypy, takie bardziej zaawansowane. I dopracowujemy je. Ostatnio mamy drukarkę 3D, która jakby pozwoliła trochę skrócić ten proces wdrożeniowy, bo nie musimy odlewać tych prototypów z twardej piany, tych pustych środków piankowych, plastikowych, tylko je drukujemy i to jest trochę lepsze, zarówno stery, jak i korpusy. No i dużo mógłbym na ten temat opowiadać. Myślę, że warto zerknąć na ten film, który wspomniałem. Pan Rafał, panie Piotrze, dlaczego zmieniliście ogon w łamanych jointed pajkach? Zawsze był w połowie wobleru, czemu teraz jest w 1/3? Bardzo proszę o odpowiedź, bo Pike 11 Jointed to był mój killer i też jak kolega w poprzednim odcinku wskakiwałem po niego wielokrotnie do wody. Wydaje mi się, że pan Rafał nie do końca przyjrzał się temu, co tam się stało, bo rzeczywiście zmieniliśmy proporcje podziału, ale w Pike'u 13 Jointed, nie w 11 Jointed. Chyba, że coś się stało i mam sklerozę, to wybaczcie, mam swoje lata, ale jestem prawie pewien, że Pike 11 nadal jest podzielony w połowie, natomiast 13 podzieliliśmy inaczej po to, żeby lepiej pracowała. To znaczy wydaje nam się, że ta praca jest ciekawsza, bardziej stabilna, co potwierdziły wyniki wielu wędkarzy, ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie i często, tak jak wiele razy wspominałem, ta wiara, zaufanie do przynęty czyni z niej wyjątkową przynętę, która łowi następne i następne ryby, jakby umacniając jeszcze przekonanie wędkarza, że właśnie ta przynęta, ten kolor i to, ten podział chociażby na ten czy inny sposób jest najlepszy i to on właśnie jest przyczyną późniejszych sukcesów. Ja nie będę oczywiście z tym polemizował, ja tylko jakby patrzę z boku trochę jako konstruktor, która praca bardziej odpowiada mojemu czy naszego R&D team wyobrażeniu o dobrej pracy woblera. Pan Radosław, Lilbak, nie wiem jak wy, ale ja sobie cenię tego smużaka, zwłaszcza za to, że leci na drugi koniec świata. Myślicie nad kolejnym smużakiem? Znak zapytania. Mam ciekawe nagranie, jak po zerwaniu smużaka biegnę dobre 600 metrów brzegiem Wisły, próbuję go złapać w podbierak. Skończyło się tak, że utopiłem i podbierak, i moją biedronkę. No, panie Radosławie, rozczulił mnie pan naprawdę tym pytaniem. Myślę, że pan właśnie zasłużył tym razem na nagrodę. Proszę się odezwać, nie pani prześle swój adres. Będę miał jakąś niespodziankę dla pana. Smużaki, myślę, że to jest dobry kierunek. Jeśli tylko uda mi się przeforsować ten kierunek. Jest fajny, naprawdę fajny prototyp smużaka, nie będę zdradzał, ale naprawdę wyjątkowa konstrukcja, zupełnie inna niż inne smużaki, które teraz są w handlu. I nawet powiem, że to nie taki bardzo typowy smużak, taki troszkę bardziej poperowy smużak. W każdym razie tak, myślę, że w tym kierunku pójdziemy i będą kolejne smużaki. Pan Bartek. Panie Piotrze, czy firma Salmon ma w planach wypuścić jakieś imitacje innych kręgowców niż ryby? Tak jak to ma zwyczaju. I tu pojawiają się dwie nazwy firm, których nie będę wymieniał oczywiście.
Wiecie co, moim zdaniem, oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, natomiast moim zdaniem żaba ok, jakiś szczur, ale jak już powstają nietoperze, a potem nietoperze w kolorach żaby, czy traszki, czy jakieś węże, jakby idziemy w stronę szaleństwa trochę, to ja rozumiem intencje producentów, że trzeba spowodować, że o tej czy innej marce się mówi na całym świecie, patrzcie, zrobili nietoperza i patrzcie, złowili na to szczupaka. No, są takie miejsca, zapewniam was, że zdejmiemy klapka z nogi, założymy do niego kotwicę i też złowimy na to szczupaka, a to nie ma nic wspólnego jakby z taką pierwotną ideologią tworzenia przynęt sztucznych, przynajmniej w moim rozumieniu. Także raczej nie będziemy robili imitacji szczurów, kretów czy nietoperzy, jeśli o to chodzi. No sorry, musicie się posiłkować wtedy wyrobami innych producentów. Pan Daniel. Panie Piotrze, wszyscy niemal wiemy, że arsenał pana przynęt jest nieograniczony, bez przesady. Ale nasuwa mi się pytanie, czy nurkował pan kiedyś za zaczepioną bądź urwaną przynętą lub chodził pan po nią na drzewo? No, historycznie muszę powiedzieć, że tak, wielokrotnie to się działo, głównie jeśli chodzi o wchodzenie na drzewo, bo co do nurkowania to może nie tak często, ale raz pamiętam, nurkowałem w takim dole ogromnym przy ujściu dopływu do Pasłęki. Było to w maju, więc to było dość ekstremalne, że tak powiem, zdarzenie. Była woda zimna jak cholera, a urwałem niestety na środku tego dołu, był taki zatopiony konar drzewa i urwałem jedynego mepsa Mino, który wtedy no majątek kosztował, to mówię o latach 80., więc naprawdę uwierzcie mi, że to było bardzo kosztowne. Ta strata była bolesna, więc w kwietniu go urwałem, a w maju, jak już troszeczkę cieplej się zrobiło, przyjechałem specjalnie, rozebrałem się na woleta i tam nurkowałem przy tym drzewie. Niestety znalazłem kilka błystek na tym drzewie, ale nie swoją, gdzieś pewno odpadła. Więc to było bez sensu, no ale tak, zdarza się, każdy z nas nurkował za przynętami. Mam nadzieję, że teraz nie jest takie powszechne, bo jakby ceny tych przynęt w porównaniu z relacji do przychodów na szczęście już nie są takie wysokie i to nie jest takie konieczne, żeby nurkować za przynętami. Na drzewa owszem, parę razy wchodziłem. Jak powstawały pomysły przynęt? Jak wygląda proces od pomysłu do finalnego produktu? Panie Antku, no to też bardzo długa opowieść, parę razy o tym wspominałem. Polecam Freediver Story, to jest taki dobry przykład. Piotr Grabowski. Czym pan się kieruje przy doborze kolorów oblera do powłóc strągów potekowych? Oświetlenie, kolor dna, znaki zapytania. I jak bardzo według pana kolor przynęty ma znaczenie przy połowie strągów potokowych? Jaki jest pana ulubiony kolor minoła na pstrągi? Jeśli chodzi o pstrągi, to już kiedyś wspominałem w takim filmie o tym, jak kolory, jak ryby odczytują kolory. Jeśli chodzi o pstrągi, wszystkie ryby łososiowate mają bardzo dobry wzrok, dużo lepszy niż inne kręgowce, okazuje się. Widzą dużo szersze spektrum barwne niż człowiek. Widzą w ultrafiolecie, dlatego że mają więcej czopków niż człowiek, które pozwalają po prostu widzieć więcej barw. Poza tym jest bardzo ciekawa historia, bo mają pstrągi łososiowate ryby, mają zdolność tak zwanej podwójnej akomodacji oka, to znaczy potrafią wyostrzyć wzrok zarówno na obiekcie, który jest blisko ich pyska i w tym samym momencie mogą wyostrzyć na obiekcie, który jest dalej, czyli mówiąc krótko, stąd się bierze konieczność maskowania na brzegu i unikania takich gwałtownych ruchów, bo mimo że pstrąg wychodzi do przynęty i niby jest skupiony na przynęcie, on nadal widzi to, co się dzieje na brzegu i jak ruszymy się, to potrafi uciec. I wracam do kolorów. Rzeczywiście kolory są bardzo ważne, szczególnie w przypadku pstrąga są ważne. Kieruję się tym, jaką rybę chcę imitować, bo mówimy o imitacji ryb głównie. No oczywiście są to na mojej rzece, na każdej rzece to mogą być inne ryby, ale jeśli jest to pierwsza połowa maja, środek maja, tarło ma głowacz, no to oczywiście mamy wobler pod tytułem Bullhead, który jest idealną imitacją głowacza. Nie bez kozery taki kolor. Jeśli jest tarło strzebli, no to strzebla. Staramy się imitować przynętą jak najlepiej ubarwienie ofiar, potencjalnych ofiar pstrąga w danym momencie, na danym odcinku rzeki, bo to często się nie jest dokładnie to samo. Na jednym odcinku tarło ma minóg na przykład i one pstrągi tam wtedy żerują na minogu,
a na innym jest właśnie zaczyna się tarło strzebli albo innego gatunku. Mój ulubiony kolor to jest w tym momencie, zawsze był RR, HBL często, mimo że nawet słońce często świeci, to ten kolor taki bardzo jasny, srebrny, imitacja uklejki jest bardzo dobry. No i oczywiście imitacja strzebli, mamy tam dwa czy trzy kolory, które imitują ubarwienie strzebli. Więc te kolory najczęściej stosuję. Jeśli chodzi o siódemkę, czasami traut, po to, żeby wywołać w strągu ten instynkt terytorialny. Często on uderza nie z głodu, tylko po prostu, żeby odgonić konkurencję. A tutaj następne pytanie od pana Mateusza. Panie Piotrze, czy miał pan jakieś inne pomysły na nazwę firmy w czasie jej tworzenia, plus skąd pan bierze inspirację do nazw swoich woblerów? Nie, firma, tak jak kiedyś wspominałem, pierwotne założenie było takie, że będziemy robić przynęty na pstrągi, stąd nazwa Salmo. Jest to pierwszy człon nazwy łacińskiej ryb łososiowatych. Natomiast nie było innych nazw, pomysłów na nazwę. To była taka pierwotna, pierwszy i ostatni pomysł. A skąd bierzemy nazwy na inspirację dla nazw przynęt? Bywało różnie. Część ja wymyśliłem. Część mój były wspólnik, część nasi koledzy. Na przykład przypominam sobie, że nazwę Friski, wobler Friski nazwaliśmy dzięki konkursowi, który był ogłoszony na starej stronie Salmo. Mieliśmy forum dyskusyjne, pierwsze w Polsce forum dyskusyjne internetowe dawno temu i tam zrobiliśmy konkurs na nazwę i wygrała nazwa Friski. Także różnie to było. Raczej w obrębie teamu R&D w firmie to te nazwy się pojawiały. Pan Wojciech pyta, kiedy firma Salmo zacznie zbroić swoje przynęty w kotwice bezzadziorowe? Obawiam się, że nigdy, dlatego że nie ma takiej potrzeby. Są to pojedyncze zapytania naszych dystrybutorów z niektórych rynków. Jeśli będzie takie zamówienie od odpowiedniej wielkości, to oczywiście możemy zrobić serię z kotwicami bezzadziorowymi, to nie jest problem. Natomiast generalnie klienci, 99% klientów chce, żeby były zbrojone woblery w kotwice zadziorowe, także my po prostu odpowiadamy na zamówienia. Pan Jakub, proszę powiedzieć o technice prowadzenia jerków podczas łowienia z brzegu, tudzież brodząc. No myślę, że dobrze by było zrobić film o łowieniu na jerki z brzegu. Myślę, że zrobię taki film, bo było kilka razy były takie pytania. Musimy tylko pamiętać o jednym. Właściwie czy łowimy z łódki, czy z brzegu. Jak łowimy z łódki, rzucamy zwykle w stronę brzegu, czyli łowimy z płytkiego na głębokie pod łódką. Natomiast jeśli łowimy z brzegu, łowimy odwrotnie, czyli rzucamy na głębszą wodę i ściągamy do brzegu, czyli na płytkie. Czyli tutaj jakby samo się nasuwa pierwszy wniosek. Trzeba poczekać, aż ten jerk utonie na odpowiednią głębokość. Chyba że jest taka zatoczka, jak tutaj widać, grążele dookoła i rzucamy daleko i wiemy, że tam jest powiedzmy metr wody, więc nie musimy czekać. Większość jezior jednak jest taka, że przerzucamy ten litoral, tą krawędź, trzeba tam zwiedzieć, kiedy przyspieszyć, na ile dać opuścić, opaść przynęcie, żeby uniknąć zaczepienia zielska, więc to nie jest takie proste, żeby wytłumaczyć w kilku słowach. Trzeba, tak jak zawsze w przypadku sztucznych przynęt, trzeba rozumieć, co się dzieje z przynętą, gdzie rzucamy tą przynętę, na jaką głębokość wody i na jakiej głębokości spodziewamy się ataku drapieżnika. Trzeba to sobie wyobrazić, zrozumieć przynętę i wtedy trochę łatwiej będzie. No i ostatnie, bo nam się zrobi odcinek za długi, pan Seba. Dzień dobry, czy będą ponownie dostępne w sprzedaży sweepery 17 oraz slajdery pływające 12? Ostatnio za moim mega łownym slajderem 12 musiałem nurkować w obawie przed zerwaniem, a woda była zimna. Czy można będzie go dostać w naszych sklepach? Czy można będzie zamówić z innego sklepu w Europie? Tak jak wcześniej wspominałem, pewno będzie taka seria limitowana zarówno sweeperów 14 i 17, jak i slajderów 12, myślę, że w przyszłym roku. Trzeba pilnować i wtedy pewno będzie można te przynęty kupić zarówno w Polsce, jak i za granicą, bo teraz, jak wiadomo, granice są umowne, więc można zamówić sobie w innych sklepach. Dobre jest to, że ceny będą podobne,
myślę, że w Polsce, jak i w Europie, te same ceny. Czyli tak, no, będzie można zamówić, ja będę trzymał kciuki, żeby się udało to wznowienie i żeby wędkarze byli zadowoleni, miłośnicy duży przynęt salma. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że nie było za długo tym razem. Do zobaczenia w następnym odcinku.